kto wierzy w Niego, czyli w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony. Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 18 werset. Tak, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset również mówi, nie stanie przed sądem. Bóg wystawi nam swoją opinię. Opinie są na czasie. Oceniamy sprzedawców i lekarzy, wycieczki i książki, szczoteczki do zębów, samochody. Wystawiamy opinie, ponieważ jesteśmy rozczarowani bądź nader zachwyceni. Oceniamy, czy pizza była smaczna, czy też dostarczono ją już zimną, czy podobała nam się książka, czy paczka przyszła za późno, czy zakwaterowanie nas zachwyciło, czy wakacje okazały się deszczowe. Czasami jesteśmy w dobrym humorze i przyznajemy wiele gwiazdek. Czasami jesteśmy krytyczni i przyznajemy ich mniej. Niekiedy na naszą ocenę mają wpływ recenzje ludzi, którzy wystawili ją wcześniej. Sami też niejednokrotnie jesteśmy oceniani świadectwem pracy, ocenami w szkole czy lajkami przez nauczycieli, szefów, sąsiadów czy znajomych. Bóg również jest tym, który ocenia i osądza. Kiedy na samym początku dziejów ludzkości wszystko przygotował dla człowieka, czytamy i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Następnie człowiek zgrzeszył i krótko później Stwórca musiał stwierdzić, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Nad Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, otworzyło się niebo i Bóg powiedział o nim: To jest mój umiłowany syn, którym mam upodobanie. Pierwsza Mojżeszowa, 1 rozdział, 31 werset o tym mówi, 6 rozdział, 5 werset oraz Mateusza 17:5. Pewnego dnia Bóg oceni także mnie i moje życie. I tylko ta ocena się liczy. Bóg nie będzie ważył moich dobrych i złych uczynków. Nie. On oceni mnie według tego, jak potraktowałem Jego Syna Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze. Jak potraktowałeś Pana Jezusa Chrystusa? Czy Go odrzuciłem, czy Go odrzuciłeś i nie zajmowałem się Nim, i nie zajmowałeś się Nim? Czy też usłuchałem Go, czy też usłuchałeś Go i przyjąłeś Go, i przyjąłem Go? Czy przyjąłem to, co zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty? Sąd Boży będzie dzielił wtedy ludzi na dwie kategorie: zgubiony lub zbawiony. Jedynie jeśli uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, nie będę sądzony. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś nie był sądzony przez Boga. Wtedy raz na zawsze będziesz zbawiony, gdy uwierzysz w Pana Jezusa, bo kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma też i życia.